Znajdują się w telefonie komórkowym, zegarku czy pilocie do telewizora. Są powszechne i działają zamieniając energię chemiczną na elektryczną. Każdego roku w Polsce produkowanych jest ponad 300 milionów baterii, które ze względu na swój skład zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. O tym, że są niebezpieczne i gdzie należy je wyrzucać, wiedzą nawet dzieci. Do takich specjalnych koszów na przykład są takie u nas w szkole. Należy wyrzucać do specjalnych koszy. Baterie zawierają w sobie taki proszek, który może zaszkodzić i środowisku, i wszystkim ludziom. Jeżeli są stare baterie, to właśnie się rozkładają i zagrażają. Zgodnie z prawem Polska ma obowiązek poddać recyklingowi w bieżącym roku minimum 25% sprzedanych baterii, których ilość szacowana jest na około 7 tysięcy ton. W tym celu kilka lat temu pojawiły się specjalne pojemniki, do których można wrzucać zużyte baterie, a za ich opróżnienie odpowiada przedsiębiorstwo usług komunalnych. W zeszłym roku zebraliśmy w ten sposób 785 kg, ostatni kwartał to 225 kg. Najbardziej takie wyróżniające się jakby jednostki, które najwięcej zbierają tych baterii, to jest szkoła podstawowa numer 4. Taki wynik możliwy jest dzięki stałej edukacji dzieci, bo jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie. Ja myślę, że w naszym przypadku przyczyną tego sukcesu jest nie akcyjność, a systematyczne działanie programowe. Zbiórkę baterii, butelek plastikowych, makulatury czy puszek aluminiowych prowadzimy po prostu systematycznie na tej zasadzie, że każdy, kto ma do wrzucenia, wyrzucenia, pozbycia się tego elementu, to może to zrobić zaraz przy wejściu głównym do szkoły. Ponad 80% używanych baterii to te jednorazowe. Szybko się one zużywają i stają się odpadami. Wrzucając je do kosza, często nie zdajemy sobie sprawy, jaką szkodę robimy nie tylko środowisku. W bateriach znajdują się metale ciężkie, takie jak kadm, nikiel, ołów, rtęć. Znajdują się tam również elektrolity, z których takim najbardziej znanym jest kwas siarkowy. Mogą uszkadzać organy wewnętrzne, mogą upośledzać centralny układ nerwowy, mogą powodować raka. Niebezpieczne związki chemiczne razem z wodą opadową przedostają się do gleby i wód gruntowych i w ten sposób dostają się do naszego organizmu. Nawet jedna bateria może skazić od 5 do 50 tysięcy litrów wody. Ocenia się, że rocznie każdy Polak zużywa 6 baterii. Jeżeli przemnożymy to przez 40 milionów, jeżeli to przemnożymy przez ilość litrów wody, ilość metrów sześciennych skażonej gleby, no to wtedy zobaczymy, jaka jest skala zjawiska i jakie ze strony baterii na nas czyha zagrożenie. O wyrzucaniu baterii do przeznaczonych w tym celu koszy warto pamiętać zawsze, nie tylko przy okazji takich akcji.